Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, opowiemy dzisiaj Państwu o nieznanym procederze, haniebnym procederze, który odbywa się od 30 lat. Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i inni prominenci PRL wyprzedają bezcenne materiały, teczki na swoich agentów, inne dokumenty świadczące o często niejawnej, nieznanej historii PRL i historii służb. Porozmawiamy o tym dzisiaj z naszymi gośćmi, już na łączach Maciej Świrski, Reduta dobrego imienia. Witam, panie prezesie. Mam nadzieję, że nas słychać. Tak, jest mało opóźnienie. Artur Cejrowski, portal w polityce.pl. Witam również i pozwolę sobie państwu przypomnieć, że 5 lat temu generałowa Kisztakowa, wdowa po Czesławie Kiszczaku, zgłosiła się do IPN-u, ale mało kto wie, że zażyczyła sobie kilkudziesiąt tysięcy złotych za to, że przekaże 50 kilo dokumentów z szafy swojego męża, a potem jak to tłumaczyła. W takim momencie pani zdecydowała się ujawnić? No bo mi coś odbiło właśnie i postanowiłam pójść do IPN-u. Myślałam, że to jest taka instytucja, no, która zapewnia mi jakąś, ja wiem, no, spokój. A oni się reklamują w oparciu o to. Do IPN-u to jest niesamowita reklama. Moim kosztem. No trudno, trudno. Proszę państwa, ja jestem pisarką, jestem poetką, jestem doktorem nauk. Jestem członkiem Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Panie prezesie, no to jest tak niesamowita bezczelność czy głupota, chcąc sprzedać dokumenty, które się nielegalnie zagrabił mąż, sprzedać państwu polskiemu z powrotem i jeszcze w ogóle nic sobie z tego nie robić. Co to jest za proceder w naszym kraju? Jeżeli pytanie jest skierowane do mnie, no to mogę powiedzieć, że to nic jest nieznanego, że ubecy wyprzedają swoje aktywa, ale wyprzedają nie w Polsce, tylko w zachodnich instytucjach albo w zachodnim kolekcjonerom. No cóż, ta sprawa wymaga po prostu egzekucji, bo regulacje są. Natomiast nie ma egzekucji skutecznej, nie było do tej pory skutecznej egzekucji przez całe lata III RP. No ta sprawa pani Kiszczakowej oczywiście pokazała szerokiej publiczności, jak ten proceder wygląda. No i oczywiście należy zadać pytanie, dlaczego taki Instytut Hoovera na przykład skupuje te aktywa, te dokumenty. W mojej opinii jest oprócz takiej działalności statutowej, chodzi także o ukrycie przed polskim społeczeństwem prawdy o tamtych czasach. No dlatego, że do Instytutu Hoovera jednak trudno się dostać tak z ulicy, żeby sprawdzić dokumenty. I taka jest geneza tego całego procederu, w mojej opinii. No właśnie, Instytut Hoovera to był instytut, do którego spadkobierca Teresy Torańskiej, zmarłej reportażystki, chciał przekazać dokumenty swojej partnerki. I na lotnisku Okęcie w sierpniu 2020 roku służba celna zatrzymała dokumenty, których ustawa zabrania wywozić. I w ten sposób poznaliśmy między innymi te materiały z reportażu Anity Gargas. A kiedy, Adam, zaproponowałeś generałowi na ty? No to było później. A jeszcze prezydentem były. Co? Mieliśmy na ty przez. Nie, ja mówię w formie na pewno takie, jak to się kiedy. Ale chcieliśmy tego dnia upubliczniać. Siedzieliśmy sobie tam wieczorem przy jakimś tam herbatce, kominku nawet już nie powiem. No konie. Coś tak dalej. No i tak się serdecznie pogadało. Tak się. Z prezydentem. Adam zaproponował panu przyjście na. Tak, absolutnie. Tak. Ja byłem prezydentem. Ale kiedy się przyjąłem, to z dużą satysfakcją przyjąłem. Dużą satysfakcją. Ich sekretne układy i przyjaźnie wyszły na jaw. W 2000 roku nagrała to Teresa Torańska, ale nie ujawniła. Nakręciła o tym film, ale wycięła takie właśnie najbardziej pikantne sceny. Jak to oceniasz, Arturze? Jest mnóstwo wątków, które my moglibyśmy poruszyć. Przede wszystkim zadziwiające są okoliczności, w jakich państwo polskie wchodzi w posiadanie tych taśm. Możemy zadawać całe mnóstwo pytań, z których wszystkie wydają się ciekawe i wszystkie wątki wydają się w tej sprawie ważne, bo zarówno to,
co się dzieje na tym filmie, jaki to, kto kręci, jaki to, dlaczego ten film nie zostaje ujawniony, jaki to, dlaczego ten film miałby trafić akurat do Instytutu Hoovera, a nie do opinii publicznej, dlaczego Amerykanie są zainteresowani tego typu działalnością, kogo chcieliby, no zakładam, że chcieliby tymi filmami później szantażować. No to jest całe mnóstwo pytań, które gdzieś się nasuwają i gdzieś pojawiają się w ocenie tego, co widzimy. Ale to dzieje się dlatego, że no, ten nasz system po 89 roku nigdy nie został dobrze zdekonstruowany. No, ludzie zajmujący się działalnością publiczną, tak jak prezes Świrski, podejmują tę walkę o prawdę o tamtym okresie i nie tylko. Ale to wciąż jest, mam wrażenie, zbyt mało, bo bardzo często żyjemy w rzeczywistości, która jest skrajnie zafałszowana. Cały czas jesteśmy przekonani, że ten system, który po 89 roku powstał, to był system, w którym osoby, które uznajemy dzisiaj za bohaterów, za autorytety, za ludzi czystych, moralnych, prawego serca, to oni prowadzili jakąś walkę z komuną i tę walkę wygrali, dla nas dając nam świat u stóp i kładąc nam świat u stóp. I takimi osobami jest Adam Michnik, taką osobą jest Lech Wałęsa. To są osoby, symbole, które mają budować nasze postrzeganie świata po 89 roku. I co jakiś czas dekonstruując ten system, widzimy, na jakich kłamstwach on jest zbudowany. No, dość powiedzieć tutaj o przeszłości Lecha Wałęsy z lat 70., o jego podpisach, o jego uwikłaniu w współpracę z służbami bezpieczeństwa. Dość powiedzieć, że przecież cały życiorys Adama Michnika to jest życiorys człowieka, którego nam przedstawiono jako bohatera walki z komuną, który w 88 roku na podstawie rozmów przy okrągłym stole zakłada gazetę będącą mekką wolności słowa. To jest od samego początku do końca kłamstwem, jest jedną wierutną bzdurą. W 88 roku Wałęsa dostaje misję od systemu tak naprawdę postkomunistycznego założenia gazety, która będzie ten system bezpiecznie buforowała, która będzie zapewniała temu systemowi bezpieczne życie. I tę misję Wałęsa powierza Michnikowi. I Michnik od samego początku tworzy gazetę, która de facto zajmuje się tym, co Mazowiecki określił polityką grubej kreski, czyli odkreśla jak gdyby wszystko, co było dotychczas. Nie zajmujemy się analizą przeszłości, nie rozszarpujemy ran, zajmujemy się tylko i wyłącznie myśleniem o przeszłości z tymi ludźmi, którzy do niedawna byli oprawcami i razem z nimi siadamy przy jednym stole, razem z nimi się fraternizujemy, także w 2000 roku w tych okolicznościach. I tu właśnie to fraternizowanie się nas powinno zaskoczyć. Ja zaraz zapytam pana prezesa Świrskiego o to, ile jeszcze tych teczek może być w szafach starych komunistów. Ale zobaczcie państwo materiał, na którym Michnik i Jaruzelski w domu wieczorem z 12-13 grudnia 2000 roku wybierają, jakiego alkoholu mają się napić. I Teresa Torańska pełni tam rolę właściwie gospodyni, a nie gościa, który robi materiał. Zobaczcie państwo. Ty jesteś polski patrz. Czy nalewka miodowa, czy ta jakaś tam śliwowica, czy... Daj tam whisky, kurde. No nie będzie miodowa. A whisky nie mam tutaj chyba. Nie będzie miodowa. Była cała butelka. Czego? Tak, koniaku. No dawaj koniak, trudno. Koniak, ja mam wsiadł w torbie, to nie jest problem. To jest facet, który się w Polsce kocha bez wzajemności. Teresa Torańska w 1985 roku rozmawiała z założycielami PRL, z Jakubem Bermanem, z Edwardem Ochabem, opublikowała książkę Oni, gdzie takie wygładzone treści mogliśmy przeczytać, ale ile jeszcze nie opublikowała, ile tam ukryła, ile tych materiałów jeszcze może być w całej Polsce, panie prezesie? Gdybym wiedział, to oczywiście bym poinformował IPN i te rekwizycje tych materiałów zostałyby najprawdopodobniej dokonane, to akurat tej wiedzy nie mam. Natomiast mogę się domyślać, że w momencie, gdy przygotowywana była transformacja w tym latach 80., no ja sądzę, że tak mniej więcej od 84 roku te przygotowywania występowały. Ta data krąży w literaturze. No i też ludzie, którzy pamiętają tamte czasy, mają tę świadomość, że
rok 84, zabójstwo księdza Jerzego, to był taki punkt przełomowy, tak patrząc z perspektywy. Wtedy oczywiście ludzie zwykli nie mieli pojęcia o tym, co się tak naprawdę dzieje. Istotne jest to, że w ten 84 roku, w mojej opinii, komuna przygotowywała się do transformacji i wtedy zaczęli gromadzić te materiały, a także je, jakby to powiedzieć, archiwizować. Co oznacza po prostu, że nad agenturą komunistyczną, która do tej pory nie jest w całości wykryta, dalej wisi ten miecz Damoklesa, który przez lata początkowe III RP utrzymywał w posłuszeństwie tych ludzi. W tej chwili oni są już w większości starzy i wyłączeni z obiegu publicznego, nie mają mocy sprawczej, stąd też udaje się tą Polskę jakoś reformować. Tutaj chciałem się odnieść jeszcze do tego, co powiedział pan redaktor przed chwilą, dotyczące samej postaci Adama Michnika, jego roli w początkowych latach III RP, a także w latach 80. No, ponieważ ja pamiętam osobiście te lata, kiedy no, w latach 80. postać Adama Michnika, Jacka Kuronia, tych osób była w myśleniu zwykłych ludzi, no, to były postacie, nazwijmy to, fundamentalne dla myślenia o tym, że jest jakaś grupa, która myśli o tym, co dalej ma się wyrazić, oczywiście, co ma się wydarzyć. Oczywiście ci, którzy znali to środowisko, nie mieli złudzeń. Wystarczyło przeczytać książkę Michnika napisaną Kościół Lewica Dialog, było wiadomo, o co chodzi. Natomiast zwykli ludzie, dzięki między innymi także Wolnej Europy, traktowali te postaci pomnikowo. Ja nie wiem, czy od początku był jakiś spisek polegający na tej zdradzie, o której pan redaktor powiedział. Pamiętam siebie, w tamtych latach byłem studentem i wszyscy byliśmy zafascynowani. Mówię przynajmniej o tych studentach związanych z NZS-em, środowiskiem Uniwersytetu Warszawskiego. Byliśmy wszyscy zafascynowani tymi postaciami, no bo to po prostu ci, którzy się odważyli. No potem przyszło trzeźwienie. Dla mnie to trzeźwienie przyszło podczas tego, gdy robiłem zdjęcia ze spotkania Kuronia z robotnikami Huty Warszawa przed wyborami, przed kampanią wyborczą 1989 roku. Robiłem zdjęcia do Komitetu Wyborczego i widziałem, co Kuroń mówi do publiczności, do tych robotników na sali w Hucie Warszawa i co mówi off the record do tego kręgu, który tam z nim przyjechał, prawda? I wtedy nagle zrozumiałem, że mamy do czynienia. Znaczy, to nie był taki punkt przełomowy całkowitego otrzeźwienia i brak utraty złudzeń, jeżeli chodzi o tych ludzi. Natomiast wtedy nagle zrozumiałem, że mamy do czynienia z jakąś grą. No a potem tekst w Gazecie Wyborczej o Kiszczaku i to wszystko to był. Ale właśnie te złudzenia tak wyglądają, że my widzimy pewne zło z PRL-u, ale nie widzimy, no to jest wierzchołek góry lodowej. SBC wyprzedają na zachód za pieniądze, za grube pieniądze, kilkadziesiąt tysięcy złotych te dokumenty. Pomniki III RP to kryją, a prywatnie jedni z drugimi się ściskają. Zobaczcie państwo. Ja się zawsze zaskakuję. No to przyjemne. Ja jego zawsze zaskakuję. Przyjemne. Wiesz dlaczego? Ja kocham. Przyjemne zaskoczenie. Ja go kocham. Ale ja nic nie poradzę. Tylko miłość z wzajemnością ma. Ma przyszłość. Ma przyszłość. Ma przyszłość. Arturze, mamy minutę do końca, ale takie czyste twoje estetyczne wrażenie tego, co widać w tym magazynie śledczym Anity Gargas. No to jest w wysokim stopniu obrzydliwe, co widzimy, bo przecież widzimy człowieka, który jest zbrodniarzem, notabene zbrodniarzem nigdy nie osądzonym przez trzecią i czwartą RP, zbrodniarzem, który ma na sumieniu mnóstwo ofiar, także mnóstwo złamanych kręgosłupów, nie mówiąc już tylko i wyłącznie o ofiarach śmiertelnych. I ten zbrodniarz nigdy nie został w Polsce skazany. My wiemy wszyscy, znamy jego zbrodnie. Mimo wszystko nie potrafiliśmy, także dzięki pracy Adama Michnika i Gazety Wyborczej, wskazać czarno na białym, że ten człowiek jest za to i za to konkretnie odpowiedzialny. I to jest niestety winą Gazety Wyborczej w ogromnym stopniu. Drodzy państwo, więcej tych kulis, teczek wyprzedawanych przez SBK-ów przeczytacie państwo w obecnym tygodniku sieci, ale także dowiecie się więcej za chwilę, bo z naszymi gośćmi wracamy po przerwie.